Shut up and sit down. Pokój i dobro. 30. niedziela zwykła roku C. Kontynuujemy lekturę 18 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Jak pamiętamy, w zeszłym tygodniu Pan Jezus mówił o modlitwie, o potrzebie modlitwy, o tym, że warto się modlić, aby modlitwa była wytrwała i cierpliwa. Również dzisiejszy fragment Ewangelii, bezpośrednio następujący po tym w 18 rozdziale Łukasza, mówi o modlitwie. Pan Jezus podaje kolejną przypowieść o tym, jakie cechy powinna mieć właściwa modlitwa, taka, która jest miła Panu Bogu. Będzie to przypowieść o faryzeuszu i celniku. Sam Pan Jezus rozpoczyna tę przypowieść takimi słowami. A właściwie ewangelista mówi tak. Opowiedział też Jezus niektórym, co dufni byli w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Zatem przypowieść ta dotyczy albo odnosi się przede wszystkim do tych, którzy sami sobie ufają, są dufni w sobie, a innymi pogardzają. Już czujemy, jaki będzie kontekst i o co będzie chodziło w tej właściwej modlitwie. Abyśmy to szerzej zrozumieli też w kontekście biblijnym, sięgnijmy jak zazwyczaj do pierwszego czytania. Wzięte jest ono tym razem z księgi Syracha. Nieraz sięgaliśmy do tej księgi, Mądrość Syracha albo księga Syracedesa, również zwana. Jest to ten starożytny mędrzec z II wieku przed Chrystusem, mistrz w Jerozolimie, który miał swoich uczniów i później spisywał swoje nauki w takim jak gdyby podręczniku mądrości, który do nas dotarł jako księga Syracha. Tej księgi jednak na próżno będzie nam szukać w kanonie hebrajskim, chociaż na pewno ta księga została spisana najpierw w języku hebrajskim, później przetłumaczona na grecki, do nas dotarła jednak w języku greckim. Nie znajduje się ona w kanonie pism hebrajskich, a więc dla Żydów nie jest księgą świętą, ani też dla protestantów generalnie. Zapytajmy więc, mamy 7 takich ksiąg w kanonie Starego Testamentu, naszym katolickim, 7 ksiąg w całości plus jakieś fragmenty innych ksiąg, które nie znajdują się w kanonie hebrajskim. Zapytajmy od razu, jak nazywamy te księgi Starego Testamentu, które my przyjmujemy, a w kanonie hebrajskim się nie znajdują. Może są to A. Pseudoepigrafy. Może B. Apokryfy. A może C. Księgi deuterokanoniczne. Na końcu się dowiemy. W 35 rozdziale Księgi Syracha znajdujemy fragment o Bożej sprawiedliwości, o tym, co Panu Bogu się podoba, jak Pan Bóg sprawiedliwie patrzy na człowieka. I powiedziane jest między innymi: Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał względu na osobę przeciw biednemu. Owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. A więc Bóg widziany jest jako sędzia, który jest bezstronny, czyli nie będzie miał względu na to, że ktoś jest lepszy, bogaty, lepiej ubrany, bo po ludzku jest taka tendencja, aby jakoś faworyzować tego, który ma wyższy status społeczny, który jakoś jest uprzywilejowany po ludzku, społecznie, żeby jakoś go faworyzować. Nawet bezwiednie człowiek ma taką tendencję. Bóg tymczasem nie ma względu na osoby i mało tego, wysłucha tego, kto naprawdę jest pokrzywdzony, a nie kto tylko jawi się jako właściwy. Później powie autor również, że modlitwa sprawiedliwego, tego, który służy Bogu, dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Bardzo piękny obraz możemy sobie wyobrazić. Ta modlitwa człowieka pokornego, a więc takiego, który staje w prawdzie przed Bogiem, jest jak gdyby takim, można powiedzieć, balonem napełnionym helem, który idzie do nieba, przebija obłoki i sięga do samego nieba, a więc do Boga. Jest to pewien obraz, który pokazuje, że to, co dociera do Boga, to, co trafia do Boga, to nie są takie nasze ludzkie zasługi, które my jakoś możemy w naszym ludzkim rozumieniu sobie je przyjąć, ale przede wszystkim jest to pokorna, skromna postawa. To zjednuje Bogu Bożą przychylność i to jest to, co dociera do nieba. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie dotrzeć do nieba czy dosięgnąć Boga, ale skromna, pokorna postawa modlitewna ma taką moc. O tym właśnie mówi dzisiejszy fragment z Księgi Syracha. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby, tak mówi Syrach. Może się wydawać, że to zdanie brzmi bardzo negatywnie, no, że ten Pan Bóg nie ma względu na osoby, to co, to całe dobro, które robię, to jak żyję, jaką mam z Nim relację, to potem nie będzie miało żadnego wpływu. Gdyby wejść głębiej trochę w tekst hebrajski, czy później tekst grecki, moglibyśmy odczytać to trochę inaczej, że Pan Bóg nie ma u Niego chwały twarzy.
I to zdanie trochę więcej nam rozjaśnia, no bo jednak no, mamy chwałę twarzy, kiedy rozpoznamy kogoś, jakiegoś sportowca, muzyka, czy aktora, czy kogoś popularnego, czy jakiegoś polityka, to jest ta chwała twarzy. Patrzymy i mówimy, o, znam. A kiedy zobaczymy kogoś nieznanego, to przejdziemy obok niego obojętnie. I o to chodzi dzisiaj w tej księdze, żeby zobaczyć Boga, który nie patrzy tendencyjnie, nie patrzy stronniczo na kogoś, tylko chce do każdego podejść od razu tak samo, podobnie. To znaczy, jeśli będzie sądził, to nie będzie tutaj stronniczy, nie będzie miał względu na to, co już wcześniej może zostało zrobione, czy wcześniej powiedziane. Będzie chciał być obiektywny. Nam trudno to może zrozumieć, bo chcielibyśmy jakieś protekcje wykorzystać, ale tutaj liczy się ten obiektywizm Boga, który będzie chciał każdego właściwie potraktować. I chyba to jest najważniejsze w tym, co dzisiaj chce nam przekazać to pierwsze czytanie. Czy my tak możemy, czy tak da się żyć, bo przecież jest to słowo, które ma też nas inspirować. Podobno mówi się, że matka Teresa z Kalkuty, a potem jej siostry, właśnie te wszystkie siostry, które próbują naśladować i żyć według jej charyzmatu, jak przyjmowała zaproszenie do różnych ludzi, to nie jadła w tych domach, do których była zaproszona. No, większość ludzi się dziwiła, przecież jak ktoś zaprasza, to po to, żeby chociaż jakąś dobrą kawę czy herbatę dać, czy może jakiś podwieczorek, czy obiad, czy kolację. Matka Teresa nigdzie nie jadła, choć chodziła i do królowej Elżbiety, i czasami do prostych domów, ale właśnie po to, żeby nie wybierać tych lepszych. Że człowiek ma taką tendencję, że jak tutaj mnie zapraszają i wiem, że tu będzie dobra kawa, tu będzie dobre ciastko, albo tu będzie wspaniały, wyjątkowy obiad, to od razu częściej mnie tam ciągnie. A ona chciała traktować wszystkich równo. Chciała, żeby tak samo mogła skorzystać z gościny biednych, jak i bogatych. I nawet kiedy szła właśnie do królowej, czy innych dygnitarzy, czy jakichś polityków, czy znanych osób, które często ją zapraszały, nie korzystała zupełnie z tego, co tam było. I wtedy ze spokojem też mogła iść do domu ludzi biednych, skromnych, którzy nie mieli nic, co jej dać, ale dla niej najważniejsze było spotkanie. Bardzo radykalna postawa. Siostry, które wchodzą w ten charyzmat, głównie jedzą tylko i wyłącznie w swoim klasztorze, w swoim miejscu przebywania, na swoim refektarzu. No, na pewno wydaje się to wymagające, ale chcą realizować to słowo, żeby nie różnicować, właśnie, żeby nie mieć względu na osoby, żeby nie mieć chwały twarzy, że tutaj będzie lepiej, tam będzie gorzej, może tutaj pójdziemy, a ten dom ominiemy. Sprawiedliwie i równo potraktować wszystkich. Bóg rzeczywiście nie ma względu na osoby, ale to modlitwa pokorna zjednuje Bożą przychylność. O tym właśnie mówi dzisiejszy fragment, dzisiejsza przypowieść, którą proponuje nam liturgia, o której mówi Pan Jezus, faryzeusz i celnik. Oto dwóch ludzi, dwóch mężczyzn przychodzi do świątyni, a więc do miejsca kultu, gdzie można spotkać Pana Boga, gdzie można z Bogiem porozmawiać, gdzie można się z Nim spotkać. Przychodzą dwaj i mają różną postawę modlitewną. W każdym z nich widzimy jakiś model modlitwy. Jedna przez Chrystusa jest pokazana jako niewłaściwa, która nie zyskuje Bożej przychylności i sprawiedliwości. Druga przeciwnie, owszem. Zobaczmy, faryzeusz. Faryzeusz dzisiaj może nam się kojarzy trochę negatywnie, jako postać taka może dwulicowa, właśnie coś faryzejskiego, czyli takiego jakaś hipokryzja. Tymczasem w starożytności, w czasach Chrystusa, faryzeusze to była ta elita religijna, bardzo pobożna, bardzo sprawiedliwa, skrupulatnie przestrzegająca wszystkiego, co potrzebne, również dająca jałmużnę, a więc dobrzy, po prostu dobrzy, pobożni ludzie, tacy bardzo dbający o to, żeby być w porządku wobec Boga i drugiego człowieka i samych siebie. I taki właśnie faryzeusz przychodzi do świątyni, mówi Jezus, i zaczyna modlitwę dziękczynną, a więc modlitwa, można powiedzieć, taka bardziej szlachetna. Nie tylko nie chce prosić Pana Boga tylko, ale dziękuję. Za co dziękuję? Za to, że rzeczywiście, że jest człowiekiem, który nie ma sobie wiele do zarzucenia. Mówi, nie jestem ani zdziercą, ani niesprawiedliwym, cudzołożnikiem, a więc mówi, dziękuję Panie Boże, że jestem dobrym człowiekiem. Wydawałoby się taka dobra modlitwa. Poza tym mówi, że zachowuje post 2 razy w tygodniu, daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywa, a więc pości, traktuje siebie też poważnie, swoje ciało, ale też daje dziesięcinę, a więc jest to pewien gest religijny, że odbiera sobie to z zarobków, tę dziesiątą część i daje wszystko Panu Bogu, a więc człowiek bardzo pobożny, poważnie podchodzący do Boga, do drugiego człowieka, do siebie.
wydawałby się naprawdę porządny człowiek pod każdym względem. Ale mówi jednocześnie, że dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. A więc jednocześnie, oprócz tego, że jest ze wszechmiar wydawałoby się dobry, jednak jest to jedno pęknięcie porównuje się z kimś innym. Mówi, tamten celnik to jest grzesznik, dobrze, że nie jestem taki jak on. Natomiast celnik, o którym mowa, stoi gdzieś z tyłu, z daleka, nawet boi się, nie odważa się wznieść swoich oczu do góry, aby się modlić do Boga, jedynie bije się w piersi, w to serce, które jest źródłem też grzechu, bo jest świadomy swojego grzechu i mówi, Boże, miej litość dla mnie grzesznika, Boże, zmiłuj się nade mną. A więc człowiek, celnik, jak pamiętamy, również jest to taka kategoria człowieka, właściwie to jest synonim grzesznika, takiego dość podłego człowieka, kolaboranta, kogoś, z kim dobry człowiek raczej by nie chciał mieć wiele do czynienia. I taki celnik staje w świątyni, modli się, uznając swoją pewnie słuszną grzeszność i prosi Boga o miłosierdzie. A więc nie ma czym się specjalnie pochwalić, może nawet nie ma za co bardzo Panu Bogu podziękować. I co może nas dziwić, a nawet niepokoić, Pan Jezus mówi, to właśnie ten celnik, uznający swoją grzeszność, odchodzi usprawiedliwiony, a nie tamten faryzeusz, który czuje się w porządku, bo jest dobrym człowiekiem i dziękuję za to Panu Bogu. Święty Łukasz, ewangelista, używa tutaj sformułowania odchodzi usprawiedliwiony. Słowo usprawiedliwić, czy sprawiedliwość, usprawiedliwienie, jest to termin Pawłowy. Święty Łukasz jest uczniem świętego Pawła. Termin Pawłowy w teologii świętego Pawła, który jest bardzo ważny, ponieważ mówi o tym, czego dokonał Chrystus. Chrystus nas usprawiedliwił, a zaprowadził sprawiedliwość, to znaczy zaprowadził właściwy porządek, właściwą relację między Bogiem a człowiekiem. Człowiek przez grzech narusza tę sprawiedliwość i sam z siebie nie jest w stanie jej wyrównać, nie jest w stanie się usprawiedliwić przed Bogiem. Tylko Chrystus dzięki swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu nas usprawiedliwia, czyli gładzi nasz grzech i dzięki wierze w Chrystusa, jak mówi święty Paweł, mamy przystęp do Boga. A więc tutaj ten grzesznik zostaje usprawiedliwiony, ponieważ uznaje swoją grzeszność, uznaje swoją niezdolność po ludzku do tego, aby zbliżyć się do Boga i uznaje całkowitą zależność od Boga, że jest w Bożych rękach i to od Boga zależy to, kim będzie i co się z nim stanie. I taka modlitwa pokorna, pełna skruchy, zjednuje Bożą przychylność, usprawiedliwia, a nie ta modlitwa pełna pychy, dumy, nawet z tych dobrych rzeczy, które człowiek może wykonać. Taka jest nauka z dzisiejszej Ewangelii. Modlitwa pokorna, modlitwa skromna, uznająca swoją kondycję człowieka grzesznego, rzeczywiście Panu Bogu się podoba. Aż chciałoby się zapytać zatem, jak żyć, jeśli ten, który jest dobry, ten, który jest sprawiedliwy, ten, który tak się poświęca, ten, który oddaje całe swoje życie i całą swoją majętność Panu Bogu, nie zostaje wysłuchany, a ten grzesznik, który może właśnie pierwszy raz przyszedł do świątyni, zostaje usprawiedliwiony. Odpowiedzią na to niech będzie pogrzeb. Ale nie, taki niezwykły pogrzeb, pogrzeb cesarski. My jako bracia kapucyni w Wiedniu mamy kościół, mamy klasztor, w którym znajdują się groby cesarzy austro-węgierskich. Do dzisiaj są potomkowie właśnie, mimo że cesarzy już nie ma, to jest, są potomkowie, jest rodzina cesarska, ale i w czasach cesarskich i teraz ten pogrzeb wygląda podobnie. Mianowicie trumnę z cesarzem albo właśnie potomkiem wnoszą do kościoła. Drzwi kościoła są zamknięte. W kościele znajduje się kapłan, ten, który będzie przewodniczył tej liturgii. Wnoszący trumnę pukają do drzwi. Z wewnątrz kościoła rozlega się głos, rozlega się pytanie, kto tam? I z drugiej strony pada odpowiedź, że to wchodzi cesarz albo ktoś taki wyjątkowy, król tego i ten, który tak panował i ten, który miał tyle tutaj ziemskich zasług i ten, który był taki wielki. I znowu z wewnątrz kościoła rozlega się głos, nie znam. No więc znowu pojawia się drugie pytanie i drugie pukanie i drugie pytanie, kto tam? I wtedy znowu ci, którzy stoją przy trumnie, mówią, to jest ten, który był dobry tutaj na ziemi, budował kościoły, fundował klasztory, opiekował się biednymi i miał wiele, wiele różnych zasług. I znowu z wnętrza kościoła pada odpowiedź, nie znam. Wtedy pojawia się trzecie pukanie i pytanie, kto tam? I pada odpowiedź, grzesznik szukający miłosierdzia. Wtedy drzwi kościoła się otwierają, wprowadzają trumnę i następuje cała ceremonia pogrzebowa.
powiedzielibyśmy, może trochę dziwne, po co taki teatr, po co właśnie taki sposób, ale myślę, że to odpowiada na to, o co chodzi tak naprawdę dzisiaj w tej Ewangelii. Robić dobre rzeczy, nawet jeśli mamy wysokie stanowiska, wykorzystywać je ku dobremu. Możemy całe nasze talenty, nasze możliwości, nasze środki finansowe, wszystko dawać na chwałę Bożą, ale jednocześnie nie liczyć, że to będą zasługi, które mnie wprowadzą do nieba. Ale to, co mnie wprowadza do nieba, to Chrystus i Jego zasługi. Dzięki tym zasługom, dzięki Bożej łasce, ja byłem tym, kim byłem. Ja mogłem zrobić te różne dobre rzeczy, ale zawsze pamiętam, że to wszystko jest z łaski i dzięki łasce. Jeśli ostatecznie wchodzimy do nieba, bo takie przecież jest marzenie Pana Boga i plan dla nas, to wchodzimy jako biedni grzesznicy, którzy wszystko, co mają i tutaj na ziemi, i co chcą mieć w wieczności, otrzymali od Pana Boga. Jeśli chcemy się pytać, jak żyć, to właśnie tak. Żyć najlepiej, jak tutaj potrafimy, robiąc najlepsze rzeczy, ale cały czas pamiętając, że to wszystko otrzymaliśmy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Zapytaliśmy o księgę Syracha, która wraz z innymi kilkoma księgami Starego Testamentu nie była zaliczona do kanonu pism hebrajskich. W kanonie żydowskim ani protestanckim się nie znajduje. Zapytaliśmy, jak te księgi, te siedem ksiąg w naszym kanonie się nazywają. Może A, są to pseudoepigrafy. Może B, apokryfy. A może C, księgi deuterokanoniczne. Rzeczywiście my nazywamy te księgi taką trudną nazwą, to jest odpowiedź C, księgi deuterokanoniczne albo wtórnokanoniczne, czyli należą do kanonu, ale nie jako wtórnie, bo w tej pierwotnej instancji właśnie jako księgi hebrajskie tam nie należały. Niech podsumowaniem, czy zakończeniem naszych dzisiejszych rozważań, jednocześnie przysłowiem, które zostawiamy na dzisiaj, będzie ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii, w którym Pan Jezus podsumowuje niejako to, o czym mówi, o tej modlitwie faryzeusza i grzesznika. I te słowa brzmią następująco. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Obyśmy my w naszym spotkaniu z Bogiem, w naszej modlitwie byli przede wszystkim tymi, którzy się uniżają, którzy stają w pokornej postawie przed Bogiem, a wtedy On nas będzie wywyższał aż do samego nieba, abyśmy tam z Nim mogli wiecznie królować. Co daj Boże. Amen. Pokój. I dobro.